Siema, z tej strony Joel, zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale i kolejny odcinek z serwera Denver MTA. Jak widzicie, jesteśmy na przecho. Dzisiaj zajmiemy się, tak jak zapowiadałem w ostatnim odcinku, tuningiem Cloverka. Zakupiłem go z pieniędzy, które udało mi się zarobić na magazynie. Długo nie zarabiałem, bo po pierwsze Clover jest tanim autem, już nie pamiętam ile on dokładnie kosztuje, ale naprawdę stosunkowo mało co do tych zarobków. No ale to jest początkowe takie tak naprawdę auto z takich gorszych, więc no nie dziwmy się temu. Jeśli chodzi o samą pracę magazyniera, to nie jest jakaś w sumie znacznie różniąca się od innych serwerów. No bo jak wiemy, dużo też właśnie serwerów taki system stosuje, że na początkową pracę, jeśli chodzi o wbicie repki i tak dalej, rozwój postaci, no to właśnie stosuje pracę magazyniera. No ale to już troszeczkę jest do przejedzenia i do znudzenia, można powiedzieć. Można by było coś tutaj innego ogarnąć. Tutaj, jak widzicie teraz, jesteśmy na mechaniku i tak właśnie to wygląda system naprawy samochodów, czyli jest on automatyczny, wjeżdżamy po prostu na dane stanowisko i tutaj w odpowiedni blip i działa to w ten sposób, że po prostu sobie sami płacimy, nie musimy czekać na mechanika jakiego, żeby był na duty, więc jest to spoko opcją. Teraz chciałbym wam pokazać, jak wygląda jeszcze tutaj jedna fajna rzecz, a mianowicie most łączący tutaj San Fierro z Bayside Marina ma system poboru opłat. Z tego co pamiętam, to ogólnie chyba kiedyś widziałem, że w jakichś losowych momentach dnia serwerowego jest tutaj możliwość chyba darmowego przejazdu, a tak to ogólnie trzeba płacić. No, taka ciekawostka w sumie z jednej strony, można powiedzieć. No i też takie troszeczkę wyciąganie hajsu, więc mamy co z tymi pieniędzmi tak naprawdę robić. No i trochę realizmu. Tutaj jeszcze chciałbym wam pokazać właśnie, tak jak teraz widzicie, mamy taki tune shop i możemy tutaj sobie zmienić napęd samochodu na taki, jak tutaj mamy wyszczególnione. Dodam tutaj też oczywiście, że to wideo nagrywałem w innym terminie niż teraz dogrywam swój głos, no bo tak mi było po prostu wygodniej, bo i tak musiałem tutaj to pociąć, żeby to ciekawiej wyszło. I teraz jeśli chodzi o kolejną rzecz, no to tutaj mamy kolejny tune shop i tutaj mamy montaż pojemności od 2.4 do 3.0. Także w ten sposób sobie możemy zmodyfikować swoją furkę, jeśli chodzi o osiągi. Tutaj jest właśnie po lewo montaż tuningu aut. No i tutaj zajmujemy się właśnie w tym momencie tuningiem Cloverka. Tutaj jak widzicie też jest spoko opcja, bo można od razu po sąsiedzku naprawić to auto, bo bez naprawionego, z mega uszkodzonym, czy tam nawet z lekko uszkodzonym, czasami no nie chce. A z reguły nie chcę nawet tutaj nam stuningować. I tutaj na razie założę sobie oponki. Jak widzicie, szukam sobie jakichś właśnie oponek takich ogarniętych, które by pasowały, znaczy bardziej felg, do tego Cloverka. I cóż, tak to wygląda, jeśli chodzi o system tuningu. Też jest fajny, bo jest automatyczny, nie musimy się prosić, żeby ktoś był na stanowisku, czekać w tych wielkich kolejkach, zanim, bo wiecie, no automatycznie, no to każdy sobie sam ogarnie to, co chce i w ogóle, a z tunerem, no jeśli będzie nawet jakiś średnio kumaty, no to wiadomo, jak to wygląda. Troszkę to dłużej trwa i kolejki się mnożą. Jak to na przykład na pylu wygląda. Chociaż no też z jednej strony jest to ciekawa opcja, no bo gracze mogą sobie we frakcji popracować i też jest jakaś odmienność, tak? Ale no tutaj akurat w przypadku tego serwera to wydaje mi się, że jest to ciekawsza opcja. Tutaj mamy światełka i widzicie cennik co do akurat tych poszczególnych kolorków, które mamy możliwość zamontować. I tutaj jeszcze ponownie sobie wjechałem na tuning wizualny. Spoilera nie będę zakładał, bo ogólnie w Cloverze nie pasuje tak naprawdę. No, jest możliwość, ale nie podoba mi się. I moim zdaniem nie pasuje właśnie spoiler do tutaj Clovera. Bo tak trochę wygląda, no jak taki wiejski tuning, że tak powiem. Założyłem sobie tutaj, teraz nie widać, bo akurat mam inaczej kamerę skierowaną,
ale jest też, założyłem też wloty na masce. No i myślę, że to chyba będzie na tyle z tego tuningu, jeśli chodzi o kloverka. Tyle mu wystarczy, żadnych MK czy mu nie będę zakładał, bo to jest takie auto tylko dlatego, że mi pomogło po prostu tak naprawdę w komunikacji i przemieszczaniu się. Teraz widzicie piękną BMW białą, skąd ja mam tutaj ten pojazd, pewnie się zastanowicie, albo pomyślicie sobie, że może no-life'iłem jakoś długo na serwerze, no i zarobiłem sobie na tą BMW. Nie. Tutaj się grubo mylicie, dostałem tą BMW w ogóle w prezencie od jakiegoś losowego gracza, przypadkowo spotkanego. Zaczęło się od tego, że po prostu symulował na mnie, jak chyba jechałem Cloverem albo czymś, czy nawet jeszcze nie miałem Clovera, symulował na mnie po prostu napad, tak? Zacząłem tam coś z nim odgrywać i w ogóle, no i chciał, żebym wsiadł do jego samochodu i przyjechał właśnie tą BM-ką. Po czym zaczęliśmy sobie gadać, stwierdził, że po prostu nie sądził, że wejdę z nim w odgrywanie tego napadu. Pojeździliśmy trochę sobie po San Fierro, pogadaliśmy o tym i o tamtym, po czym pojechaliśmy na giełdę. Ja nawet nie wiedziałem, jakim celu tam pojechaliśmy, bo on sam zajechał. Następnie powiedział mi, że kończy grę na serwerze i chce mi oddać po prostu to auto. No i jak powiedział, tak zrobił. IBM-ka stała się moją własnością, chociaż w ogóle nawet go o nią nie prosiłem. Tutaj jeszcze tylko dodam, że w tym momencie znajdujemy się na właśnie tym salonie pojazdów, który jest pod tutaj autostradą. I tutaj są te właśnie najniższej klasy samochody. Jak widzieliście może wcześniej, jak zwróciliście uwagę, mamy tam możliwość też właśnie na tym serwerze płacenia albo gotówką, albo kartą, więc jest to spoko, bo jak mamy kasę w bankomacie, to nie musimy jechać specjalnie tutaj wypłacać. No i cóż, myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Także pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji oraz komentarzu, czy gracie na Denver MTA, możecie napisać, jeśli dotrwaliście do tego momentu, czego się dorobiliście na tym serwerze. Ja się z Wami żegnam, także do następnego. Siemanko.